dwa, jeden. I proszę Państwa, inwestycja oficjalnie. Teraz już rozpoczyna swoje działanie. W Opolu zadbaliśmy o ten fundament samorządu, o czystą wodę, o też oczyszczanie ścieków, które wszyscy wytwarzamy, również firmy działające na terenie miasta. Wszystkie, mówiąc szczerze, oczyszczanie, które w tej chwili są, przechodzą renowacje, tak samo ujęcia wody. W ostatnich dwóch, trzech latach to już są naprawdę wysoki skok technologiczny. Zastosowane są tutaj najnowsze rozwiązania, jakie są dostępne w branży i trzeba przyznać, że mówię, tutaj ten cały obiekt robi niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Bo nie byliśmy na ujęciu wody, to mogę stwierdzić, że jest to światowa klasa. Nawet żartobliwie wspominam podczas swojej wypowiedzi, że koło do tej pory było najbardziej nowoczesnym. Tu stwierdzam, że Opole nas przeskoczyło, bo produkuje jeszcze prąd. My tego nie robimy, więc jak najbardziej wpisuje się Opole w gospodarkę obiegu zamkniętego. I tylko mówię, można się cieszyć i szczycić tym, że w Polsce mamy takie obiekty jak Opole. Mieszkańcy mogą spokojnie myśleć o tym, co będzie z wodą dla ich dzieci i wnuków. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Opole, bo wodę czerpiemy z głębokich źródeł, spod ziemi, a jednocześnie oddajemy ją do Odry, oczyszczoną, zabezpieczoną, więc nie zanieczyszczamy środowiska. Najważniejsze, poza oczywiście produkcją energii, której teraz możemy zdecydowanie więcej produkować na własne potrzeby, to jest pełna automatyzacja pracy oczyszczalni, która pozwala w sposób bardzo szybki i trafny reagować na wszelkie zmiany, które się pojawiają na oczyszczalni i sterować procesem oczyszczania ścieków w sposób gwarantujący bardzo dobre wyniki ścieków na odpływie. W ogóle to dotyczy prawie 250 tysięcy mieszkańców, bo to jest nasza spółka wspólna. Nie tylko Opole z jej właścicielem, ale sąsiednie gminy, więc myślę, że ćwierć miliona ludzi ma dzisiaj wielką radochę. My oczywiście jako mieszkańcy gminy Kąprechcice jesteśmy bardzo ściśle powiązani tutaj z tą inwestycją. Dlaczego? Dlatego, że nasze ścieki z gminy Kąprechcice w 100% oddawane są do tej oczyszczalni. A więc bardzo istotnym jest, skąd i gdzie trafiają i co się z nimi w tej chwili dzieje i się będzie działo jako przekaz dla naszych mieszkańców. Więc tak naprawdę wracam dzisiaj z przekazem do 9 tysięcy mieszkańców, co tak naprawdę od dzisiaj się będzie działo z naszymi ściekami. To jest dla mnie bardzo istotne, bo bardzo często jesteśmy pytani, okej, to nasze ścieki płyną do Opola i co się z nimi dalej dzieje? Czyli co, też jesteśmy tymi trucicielami Odry? Od dzisiaj możemy powiedzieć, że nie. Dlatego to jest ta wspaniała wiadomość. Większość już właśnie zakładów w Polsce, które w tej chwili przeszły tą modernizację, namawia do picia wody z kranu. Tak samo myślę, że ta sama sytuacja jest pewnie i tutaj w Opolu. Jest to woda naprawdę bezpieczna. Przeliczając metr sześcienny wody, ile nas kosztuje, a ile płacimy za wodę butelkową, no to tylko przyklasnąć takim inwestycjom. No ciekawą rzeczą może być to, że modernizując oczyszczalnię ścieków przed modernizacją i po modernizacji mamy ten sam dopływ ścieku, ale zmieniło się dużo, ponieważ jak mieliśmy wcześniej choćby pojemność komór osadu czynnego na poziomie chyba 16 300 metrów sześciennych, w tej chwili mamy ponad 35 000 metrów sześciennych, czyli zdolność oczyszczania tego ścieku nam wzrosła, czyli wpływa to oczywiście na jakość. Drugą z takich rzeczy, która jest też ciekawa, to pozyskiwanie energii. Objętość tych komór wzrosła. Z 6,5 tysiąca łącznie, co kiedyś było, na dzień dzisiejszy około 15 tysięcy metrów sześciennych. To wszystko się przekłada oczywiście na zdolności produkcji biogazu ze ścieku, czyli naszą samowystarczalność energetyczną. Praktycznie tyle energii, ile potrzebujemy, już potrafimy w własnym zakresie wyprodukować z biogazu. Staraliśmy się zamontować na oczyszczalni bardzo energooszczędne urządzenia. I tak dla przykładu, jak wcześniej hala dmucha zużywała nam około 600 kW, to na dzień dzisiejszy nowoczesna hala dmucha oparta o nowe dmuchawy zużywa około 150 kW. Skąd czerpiemy wodę? Z podziemi, dzięki tym instalacjom, które tu są, i potem czysto ją oddajemy. To też jest bardzo ważne, że ona czysta wraca do środowiska. Więc ja często mówię o placach, o sadzeniu drzew, o innych rzeczach, które mieszkańców cieszą, ale tak naprawdę ta inwestycja, której świadkiem jesteśmy dzisiaj, to jest inwestycja w bezpieczeństwo i przyszłość Opola.